przyznam szczerze, że mam tutaj trochę problem z tym soundtrackiem, dlatego że bądźmy sobie szczerzy, jak na, wiecie, fabrykę Engina, to tutaj soundtrack jest zbyt spokojny. To jest taki sam problem, jak to było z tym Dominatorem w wersji na GBA, gdzie też tam leciał za spokojny soundtrack. Dobra, nic tutaj nie ominąłem. Ale jakbym miał porównywać... What the fuck? Chyba to... A, to są elektryki chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakbym miał porównywać właśnie te soundtracki, to one są zbyt spokojne jak na, powiedzmy, lokacje, które mają tutaj miejsce. Nie mówię, że tutaj muszą być jakieś, wiecie, ekstremalne nutki takie, które, kurde, po prostu, nie wiem, gitary w tle, jakieś, kurde, heavy metalowe, okrzyki czy coś innego. Nie, nie, nie. Ale chodzi mi jakby tutaj o to, że tematycznie trochę te soundtracki do siebie nie pasują. Bo zwiedzamy tutaj takie troszeczkę niebezpieczne lokacje, a nie takie, powiedzmy, radosne, gdzie leci tutaj se radosna muzyka, jak gdyby nigdy nic. No i mamy checkpoint. Tak, to już wiem chyba, jaki to jest tytan i pozwólcie, że sobie szybko luknę. Luknę sobie szybko tutaj. W ogóle powinienem mieć odpalone tutaj w razie co wersję na Nintendo DS. W sensie, wiecie, bo niektórych imion tytanów nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Przez co jakby tutaj muszę czasami sobie lukać i sprawdzać. I ten tytan, którego teraz osiedliśmy, to jest, moi kochani... On chyba się Bouncer nazywał, albo Armadillo. Armadillo albo Bouncer. Ten tytan, który teraz tutaj mamy... No, którego teraz osiedliśmy. Ale zobaczymy, może podobnego spotkamy w trakcie naszej podróży tutaj po Engines Factory. Tutaj mamy elektryka właśnie. Ale on ma, kurde, dowalony ten specjalny atak, kurde. Strzelałbym, że to jest Armadillo. Najwyżej będzie tutaj co jakiś czas tekst się pojawiał, czy to, co tutaj teraz mówię, jest potwierdzone, że to jest Armadillo czy Bouncer. Bo oni się jakoś jako tako nazywali. No elo. Hipciu. Okej, okay, platforma, która nas chyba zabiera z tej sekcji. A nie, to jest taka coś a la winda. Okej, okay, dobra, bo myślałem, że to jest jakiś taki teleport czy coś w ten deseń. O, i skrzyneczkę mamy zniszczoną. I przy okazji Tiki Mask zebrany. O, braty zaraz też będą pociśnięte. Braty. I chyba tutaj mogę już spokojnie wysiąść z naszego tytana mocnego. I raczej bym poszedł zniszczyć skrzynkę oraz zdobyłbym właśnie maskę. Okej, okay, mamy już zebraną. Bardzo mi się podoba ta podobizna. Jakoś to jest mój ulubiony typ tego, Tiki Mask. O, koła zębate widzę tutaj. Nie ma tutaj żadnych tych? A, widzicie? Dobrze, że się złapałem, kurde. Plug! A, czyli oni się nie nazywają Electric, tylko Plug. A, widzicie? Kurde, gromadką przyszli plagi jedne. Pluginy. O, proszę. Dawaj, Hipcio, osiadamy ciebie, bo ty jesteś, kurde, masywny, no to ty chłopak, dasz se radę. Tutaj mi się z kolei skojarzyła sekcja z tym, Harrym Potterem i Więzień Azkabanu, gdzie robiło się, wiecie, te ostatnie zadania, te egzaminy tak zwane z różnych tam czarów.
I tak jakoś skojarzyło mi się, że tam winne też pamiętam, że w zadaniu, a raczej w egzaminie Harego zawsze leciała do góry albo w dół. I tak jakoś mówię, skojarzyłem sobie, dlatego tutaj poruszyłem teraz ten temat. O. Dawaj, bouncer. Na razie cię będę bouncer nazywał, może zgadłem, może nie. Zobaczymy. Okej. Zostaliście zmieceni, kurde. Zostaliście ugaszeni jak takie pety na dworcu, kurde. Frajerzy jedni. Ogólnie jest jedna zabawna rzecz, jeżeli chodzi o wersję Titanusów na Nintendo DS. Jest to związane z stuprocentowaniem tej gierki. Ale ja wam tego jeszcze nie będę zdradzał, dlatego że wolę jednak pozostawić taką nutkę tajemniczości dla tego let's playa. Co? A, sorry. Wolę jakby, wiecie, pozostawić taką nutkę tajemniczości dla tego let's playa. Dlatego nie zdradzam niektórych tutaj rzeczy. O, i można się teraz tam do góry dostać. No chyba nie w taki sposób. Dobra, mamy to. Skrzyneczka zniszczona. No. 251. Nice. Nic po bokach tutaj nie ma, nie, nie ma. No, dawaj, atakuj. No, dawaj. Może dowiem się twojego imienia. Jaka jest twoja tożsamość? No, dawaj, 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 dawaj. No i się nie dowiedziałem, a szkoda. O! Siemanko, Tiki Mask. Tutaj mamy chyba rundę bonusową, co nie? Oczywiście, że tak. No, i tak to się właśnie robi, kurde. Tak się właśnie niszczy skrzyneczki. nie będę tego komentował. Bo to było żałosne po prostu. No dobra, runda druga z tymi skrzyneczkami. O, i tak to można było załatwić od początku. Okej. I... raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myk, myk, myk. Coś tutaj jest? Przepaść i moja śmierć. Pff.
No dobra, no to mamy koniec już, nic tutaj nie mamy pochowane, więc możemy ruszać w takim razie z dalszą częścią poziomu. I teraz wypadałoby się tutaj do góry dostać. No, szybko poszło. Nie musiałem się tutaj jakoś super wysilać. Siemanko, Spot. Thank you.